We wtorek 8 września bardzo serdecznie witam hasłami biblijnymi, które zaczerpnięte są z modlitewnika z Biblią na co dzień. W księdze proroka Ezechiela w 20 rozdziale, w 44 wierszu czytamy: Poznacie, że ja jestem Pan, gdy postąpię z wami przez wzgląd na moje imię, nie według waszego złego postępowania i według waszych przewrotnych czynów. A w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, w 35 wierszu czytamy: On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Moi drodzy, o dobroci Bożej mówią nam dzisiejsze hasła biblijne z modlitewnika z Biblią na co dzień. Co to znaczy? Co to znaczy, że Bóg jest dobry? Czy jest to tylko wyświechtany slogan, który ładnie komponuje się w opis Boga? Dobrocią nazywamy sposób postępowania wypływający z miłości, który cechuje się życzliwością, przychylnością, ciepłem. Mówi się o człowieku, że jest dobry, bo umie zawsze obdarować otoczenie życzliwym słowem, uśmiechem, okazać pomoc, kiedy jest taka potrzeba. Dobry człowiek to taki, który kocha Boga i kocha ludzi. Człowiek zachowujący przykazania, kierujący się miłością, zawsze jest obiektywnie dobry. I tę dobroć widzi i docenia Bóg. Bóg natomiast jest dobry w najwyższym stopniu. Działanie Boże wobec nas stanowi zawsze przejaw Jego dobroci. Wypływa z bezinteresownej miłości i ma na uwadze wyłącznie nasze dobro. Dobry Bóg zaspokaja najgłębsze pragnienia człowieka. Człowiek posługuje się bytami stworzonymi, gdyż te są nam potrzebne. Jedne są dobre, bo na przykład zaspokajają głód i pragnienie fizyczne. Inne – pragnienie piękna, a jeszcze inne – potrzebę bezpieczeństwa. Spragnieni miłości szukamy w świecie kogoś, kto zaspokoiłby to najgłębsze pragnienie ludzkiej natury. Tylko dobry byt syci ludzkie pragnienia. Nie zaspokaja ich coś uszkodzonego, zdefektowanego czy też złego. Nikogo nie ucieszy przecież zepsuty samochód, uszkodzony komputer czy dom będący w ruinie. Nie nasyci też pragnienia miłości człowiek nieżyczliwy, złośliwy, okazujący pogardę czy też nienawiść. Tylko dobro zaspokaja ludzkie pragnienia. Pustka, nicość, brak miłości nie potrafią tego uczynić. W Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale mamy taki fragment, w którym widzimy, jak Pan Jezus pouczył bogatego młodzieńca, który szukał drogi zbawienia, że prawdziwie dobry jest tylko Bóg. Jeden jest tylko dobry – Bóg. To oznacza, że tylko Bóg potrafi zaspokoić wszystkie najgłębsze pragnienia ludzkiego serca, zwłaszcza pragnienie miłości, prawdy, piękna. Stworzenia mają to czynić tylko częściowo, a więc nie są pełnym dobrem dla człowieka. Apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian: brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Kto szczerze kocha, ten pragnie dobra, a odrzuca zło. W życiu istnieje jednak wiele takich sytuacji, kiedy z naszego czynu może wyniknąć zarówno dobro, jak i zło. Natomiast na przykład napominając bliźniego, można spowodować zarówno poprawę jego życia, jak też wielką kłótnię. Inny przykład: używając pewnych lekarstw, można wyleczyć z choroby albo zniszczyć jakiś narząd. Zanim podejmiemy się jakiegoś działania, powinniśmy się zastanowić nad tym, co z niego wyniknie. Jakie dobro i jakie ewentualnie zło. Jeśli przewidujemy możliwe zło,
to powinno ono być zrównoważone przez dobro wynikające z wybranego przez nas działania. Na przykład wolno lekarzowi stosować lekarstwa mogące doprowadzić do wyleczenia, nawet gdy istnieje ryzyko pewnych powikłań. Ale gdy to drugie prawdopodobieństwo będzie nikłe. Trudno jednak usprawiedliwić leczenie błahej choroby matki spodziewającej się dziecka lekarstwami mogącymi spowodować, że urodzi się ono chore albo martwe. W tym drugim wypadku dobro rodzące się z czynu jest zbyt małe w porównaniu z ryzykiem wielkiego zła. Należy zawsze starać się o to, aby dobro wynikające z naszego działania było jak największe, a zło jak najmniejsze. Amen. Życzę dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.